gorące pytania w telewizji w Polsce, w Polsce.pl, w studiu Marcin Wikło i Jakub Maciejewski, publicyści tygodnika sieci portalu w Polityce.pl. Proszę panów, odbyło się spotkanie przedstawicieli 13 partii prawicowych z Europy pod hasłem jak zreformować Unię dla przyszłości Europy. No i się zaczęło. Politycy opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej, zaczęli wykorzystywać to jako pretekst do atakowania Prawa i Sprawiedliwości, bo wśród tych polityków, którzy przyjechali i tych, którzy nie przyjechali, ale podpisali wcześniej deklarację wspólną, są proputinowscy politycy na czele z Marine Le Pen, potem oczywiście Salvini, no już o Orbanie nie wspominając, i po prostu to była impreza, która ma rozwalić Unię Europejską, tak jak sobie życzy tego Putin. I na pytanie, czy to jest czy Prawo i Sprawiedliwość, czy EKR, czyli frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów, jest prutinowska, odpowiedział pan Poręba, eurodeputowany. Bardzo proszę o materiał. Koledzy pana Tuska, pana Millera, Cimoszewicza, Sikorskiego z grup politycznych, które współpracują właśnie z Platformą, z SLD w Parlamencie Europejskim. Mam tu na myśli pana kanclerza byłego Niemiec Schrödera, pana byłego kanclerza Niemiec Schäuzera. Mam na myśli byłego premiera Finlandii Lipponena. Mam na myśli byłego premiera Francji Filona. Mam wreszcie na myśli byłą minister spraw zagranicznych Austrii. Wszyscy oni znaleźli zatrudnienie gdzie? W firmach współpracujących z Gazpromem i firmach, które są w sposób bezpośredni powiązane z Putinem. Więc ja chciałem zapytać państwa tutaj, jak stoję przed państwem, kto tutaj jest proputinowski? Kto tutaj reprezentuje interesy Putina, również te gospodarcze? Przypomnę państwu również o tym, kto podpisywał zgodę na Nord Stream. Kto negocjował z Putinem zgodę na Nord Stream? No a pan profesor Legutko, który jest wiceprzewodniczącym frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, już nie owijał w bawełnę, tylko prosto z mostu powiedział, kto jest naprawdę proputinowską partią w Parlamencie Europejskim. Bardzo proszę. Najbardziej prorosyjską partią w Europie jest ta, która wygrała ostatnio wybory w Niemczech i ma swojego partia socjaldemokratyczna. I będzie miała swojego człowieka na stanowisku kanclerza. To jest najbardziej w tej chwili proputinowska i prorosyjska partia w Europie i zawsze zresztą taką była. Panowie, dlaczego z takim histerycznym atakiem spotkało się to spotkanie, międzynarodowa konferencja? W końcu wiele takich konferencji jest urządzanych. Ostatnio przecież była w Europejskim Centrum Solidarności konferencja, w której brał udział Donald Tusk, też gromadząca określony zestaw gości, i jakoś nie było ataku ze strony prawej. A tutaj wszyscy nagle rzucili się i zaczęli opowiadać, jak prorosyjski jest Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, i w ogóle działamy, że tak powiem, ręka w rękę z Putinem, który chce rozwalić Unię Europejską, i to jest główny cel, z którym się sprzymierzamy. To jest jakieś historyczne poszukiwanie przymiotnika, którego można by przylepić, który można by przylepić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Coś tu się dzieje poza tym głównym streamem, poza streamem naznaczonym przez Donalda Tuska i jego europejskich protektorów, i to musi niepokoić, tak? To znaczy, pewna federalizacja Europy, którą proponują obecnie Niemcy, jest takim projektem, któremu trzeba się sprzeciwiać. No ale wiemy też, że trzeba się było sprzeciwiać Nord Streamowi i różnym innym takim fajerwerkom niemieckim, i to się jakoś nie udało. Więc jakby tutaj jest po prostu dyskusja. Tutaj nie ma żadnego tajnego paktowania, tutaj nie ma żadnego handlowania stanowiskami, że taki mały przytyk w kierunku partii europejskiej Donalda Tuska, ale jest szukanie wyjścia z pewnego impasu, bo jesteśmy w odwrocie jako konserwatyści niewątpliwie. I jesteśmy coraz bardziej spychani do narożnika, więc no po prostu ci ludzie się spotkali po to, żeby ze sobą się w jakiś sposób porozumieć. No i jakby szukanie tej prorosyjskości w PiS-ie, no w Polsce trwa od dawna, tak, to polowanie, natomiast jest kompletną niedorzecznością. Ja uważam, że tak jak trochę przed programem mówiliśmy, Kuba stwierdził, że to się powolutku udaje jakby taką łatkę prorosyjskości przypiąć, chociaż jest to zupełnie oderwane od rzeczywistości. Uważam, że takimi samymi prostymi argumentami trzeba mówić, to znaczy, jeżeli ktoś uwierzy, że po Smoleńsku, po tym, co stało się w Smoleńsku, Jarosław Kaczyński może być prorosyjski czy proputinowski, jest po prostu wariatem. No tak, a Mierzeję Wiślaną przekopuje się na wyraźne osobiste życzenie Władimira Putina.
To oczywiście jako podkreślak, bo oglądał nas jednak ktoś z tych wierzących w prorosyjskość Rosjan. To jest ironia, bo oczywiście Mierzeja Wiślana jest antyrosyjskim projektem. Tu wchodzą w grę dwie sprawy. Otóż do 2014 roku pamiętamy, że Jarosław Kaczyński był oskarżany o rusofobię. On nawet w 2010 roku we wrześniu pisał list do ambasadorów i europarlamentarzystów, w którym ostrzegał przed Rosją. I to wtedy Radosław Sikorski mówił, że pan prezes chyba jest na proszkach, czyli z pogardą traktował sceptycyzm Jarosława Kaczyńskiego wobec rosyjskiej polityki. Co stało się w 2014 roku? Ano Majdan, to znaczy kiedy już Rosja zaatakowała Ukrainę, to w Berlinie przestawiono wajchę tylko narracyjną. Wajchę narracyjną, to teraz musimy być werbalnie przeciw Rosji. I do Polski te instrukcje z Niemiec też przyszły. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy jeszcze równolegle trwały dwie narracje, że Macierewicz jest szaleńcem, który nie znosi Rosji, a już wchodziła narracja, Rosja jest zła. Czyli tak, że jest ruskim agentem. Czyli, drodzy państwo, potem wygaszono tą jedną, że jest przeciwko Rosji i teraz jest ruskim agentem. I to jest jeden problem. To znaczy, te przypisywanie PiS-owi prorosyjskości jest pochodną niemieckich instrukcji. Ale drugi problem jest taki, że faktycznie zachodni konserwatyści padli bardzo często ofiarą rosyjskiej dezinformacji, ponieważ w klubie wajdalskim w Rosji już kilkanaście lat temu wypracowano taktykę stworzenia ideologii rosyjskiej rzekomo opartej na konserwatyzmie. A Rosja jest dzisiaj tak konserwatywna, jak Związek Sowiecki był prorobotniczy. No to wiemy, jak to wygląda w praktyce. Ale ci, którzy są daleko od Rosji, jak Marine Le Pen na przykład, dali się nieco nabrać. Więc ja jestem przekonany, że zjazd konserwatystów w Warszawie, który pokazał, że to Polska jest gospodarzem konserwatystów europejskich, stawia też przed PiS-em takie zadanie, aby obudzić zachodnich konserwatystów z tej naiwności wobec Moskwy. No nie tylko, dlatego że to jest też kwestia tego już, co zostało wyraźnie zapisane w umowie koalicyjnej niemieckiego nowego rządu, to znaczy próby wywalenia traktatów podpisanych przez wszystkie państwa Unii Europejskiej, stworzenia federacyjnej Europy pod przywództwem Niemiec, bo Niemcy czują się odpowiedzialne za przyszłość Europy i świata. Ktoś by się zapytał, a kto im tę odpowiedzialność powierzył? No ale na takie pytanie można odpowiedzieć tylko, że wyłącznie sobie sami powierzyli. I ta konferencja, która miała miejsce w Warszawie, pomimo tego, że jest wiele kwestii różniących te partie, na pewno w detalach, ale jedna sprawa jest ważna. Te wszystkie ugrupowania uważają, że prawa narodów europejskich, że narody europejskie mają prawo do życia w demokratycznych państwach i do swobodnej, wolnej kooperacji i współpracy, czyli mają prawo do tego, żeby Unia Europejska pozostała wspólnotą państw suwerennych, niepodległych, a ta wspólnota gospodarcza no była tak, jak kiedyś to pojmowano, kontynuowana. I to jest chyba ten największy krzyk, który się rozległ. To jest obawa, że jednak konserwatyści w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej mogą się skutecznie przeciwstawić tym niemieckim planom. No to prawda i o zgrozo jeszcze dopominają się tego, na co się umówiliśmy, tak? Czyli do takiej Unii Europejskiej, do której wchodziliśmy, że to ma być Europa ojczyzn, związana rzeczywiście otwartymi granicami, związana przepływem ludzi, związana przepływem towarów i wspólnymi interesami, gdzieniegdzie także wspólną walutą, ale w pewnych, bardzo ważnych sferach pozostawiająca dowolność. No tego wiadomo, ci giganci europejscy nie chcą, chcą nas podporządkowywać, szczególnie ideologicznie, szczególnie prawnie. I to jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast ta konferencja, o której mówimy, ona stała się swego rodzaju lustrem dla Donalda Tuska. To znaczy on się przejrzał w tych konserwatystach i zobaczył chyba swoją prawdziwą twarz, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Niejednokrotnie w tygodniku sieci pisaliśmy o tym, że administracja Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka rządu PO-PSL chodziła po prostu na smyczy Putina. Do 2014 roku, o którym tutaj Kuba wspomniał, to była taka idea fix Donalda Tuska, że to on będzie tym przywódcą europejskim, który wprowadzi Rosję do Europy. Który wprowadzi Rosję do Europy, ucywilizuje ją, nadaje jej ludzką twarz, poukłada jakoś te relacje. Jeżeli nie podporządkuje sobie, bo na to by sobie Rosja nigdy nie pozwoliła, to jakiś rodzaj takiego zawieszenia broni, takiej cywilizacji wprowadzi do Moskwy. No, jaka to jest, jak to, i przypominam, że to była polityka forsowana po 2010 roku, kiedy wydarzył się Smoleńsk, również po ataku na Ukrainę, więc to były niedorzeczne rzeczy. Publikowaliśmy w tygodniku sieci takie dokumenty MSZ-u, gdzie były notatki z tych spotkań. Wszystkie rzeczy były w 2010 roku, pod koniec roku ważne w tych relacjach. To był mały ruch graniczny, to była budowa
elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim. To było jakieś nauka, otwieranie instytutów historycznych. No takie rzeczy były poruszane, a jakoś sprawa śledztwa smoleńskiego na przykład nie. Wszystko po to, żeby tylko Rosji nie drażnić, żeby ten Tusk tam był jakby po tym miękkim dywaniku nasz stąpał. Człowiek w Warszawie. Nasz człowiek w Warszawie, żeby mogła o nim Rosja mówić. A praktycznie przełożenie to miało również na kwestie choćby gazowe. I tutaj dlatego wspomniałem Waldemara Pawlaka. To jest ten facet, który podpisał umowę, którą podczas negocjacji Rosjanie stwierdzili, wy Polacy dajecie nam za dużo. To znaczy dajecie nam więcej niż my ale chcemy. Ale my wam zrobimy ochronę, tak jak panowie zrobimy wam ochronę prawną, żebyście wyglądali prasową, na zwycięstwo. Medialną, ale skoro wiarową. Już Marcin otworzył puszkę Pandory z rusofilią, Putinlandem Tuska, no to można posypać więcej tych argumentów. Donald Tusk potrafił nawet Rosji ustąpić w niektórych sprawach bardziej niż Jaruzelsk, na przykład w sprawie Katynia. Znaczy pewne publikacje polsko-rosyjskich instytucji, one osłabiały stanowisko Polski wobec ludobójstwa w Katyniu. W Smoleńsku, w Katyniu chciano wbudować tablicę, która zdejmowała część odpowiedzialności ze Związku Sowieckiego i przeciwko temu leciał do Smoleńska właśnie Andrzej Przewoźnik. No drodzy państwo, w sprawie Katynia nawet Jaruzelski robił pewne ustępstwa na rzecz prawdy. Ale jeszcze opowiem jedną rzecz, bo to jest mało znana rzecz. Sławomir Nowak, ulubieniec tutaj Marcina Wiku, Marcin często pisał o tym ministrze, on w Rosji robił takie ustępstwa, on był bohaterem rosyjskiej prasy. Ja podam chociażby dwa przykłady, Olu, jeśli pozwolisz. Jeden to jest taki, że on chciał budowy pomostu energetycznego między obwodem kaliningradzkim i Polską, żeby rosyjska elektrownia atomowa zasilała północno-wschodnią Polskę od... zasilała Rosja, proszę państwa. No to jest rzecz niesłychana. A druga... Nie dość, że gaz, to jeszcze elektrownia atomowa. I to miało ale też, mamy, też zmierzamy do końca, ja chciałam jeszcze jedną sprawę poruszyć, dlatego, tak, że wykonano takie... jak to się w wojsku nazywa, przeciwuderzenie, tak jakby tej konferencji. Tego samego dnia, kiedy się odbywała, Gazeta Wyborcza opublikowała obszerne fragmenty nowej książki, którą napisał Donald Tusk razem z małżonką Radosława Sikorskiego, amerykańską dziennikarką Ann Applebaum. I jednocześnie Donald Tusk opublikował fragment tej książki, gdzie on mówi, co następuje. Rosji nie przeszkadza, że skrajna prawica jest werbalnie antyrosyjska. Rosję interesuje, żeby była antyunijna, antyamerykańska, anty-LGBT, antyszczepionkowa, antyuchodźca, antycokolwiek, byle tylko polaryzowała społeczeństwo. No, mówienie o polaryzowaniu społeczeństwa przez polską prawicę, przez Donalda Tuska naprawdę napawa lekkim zdumieniem, ale jeszcze jedno dodam tylko. W tym fragmencie, który publikuje Gazeta Wyborcza, Tusk wychodzi na jednego z największych przeciwników Putina, którego wręcz Putin się boi, bo Tusk mówi, Putin w kontaktach ze mną był stremowany, był zaniepokojony, przyjmował postawę taką leżącą, w ogóle się bał. No, to trochę jak Donald Tusk wobec redaktora Kłeczka. Ale szczerze mówiąc, to jest jakaś psychologiczna przypadłość. To znaczy, to się chyba w psychologii nazywa projekcja, przeniesienie swoich problemów na kogoś. To jest dokładnie od kiedy Donald Tusk wrócił, posługuje się tym, to znaczy wszystkie swoje winy przerzuca na kogoś innego, wszystkimi swoimi słabościami obarcza wszystkich wokół. No tak to po prostu wygląda. Właśnie, wracając do tego, jedni twierdzą, że nie powstanie silna frakcja nowa do nowych wyborów parlamentarnych. Mamy jeszcze przed sobą wybory we Włoszech, we Francji. Tam też prawica może odegrać swoją rolę. Ale Jacek Sariusz-Wolski twierdzi, że gdyby się połączyły obie frakcje konserwatywne, to byłaby to największa frakcja i miałaby prawo na przykład do przedstawiania swojej kandydatury na przewodniczącego Komisji Europejskiej. No, profesor Legutko twierdzi, że to jeszcze nie w tym parlamencie, że trzeba poczekać. Ale już jedno jest uzgodnione. Wszyscy ci prawicowi europosłowie, których przedstawiciele partii byli w Warszawie, będą ze sobą współpracować, będą zajmować jednakowe stanowisko. Czy to coś zmieni w tym, co się dzieje w Parlamencie Europejskim? Bo jednak no, 80% tego parlamentu jest liberalno-socjalistyczna. Ale też, żebyśmy wyszli z tej pułapki, że często te partie, tak jak hiszpańska Vox, konserwatywna, one faktycznie nie stanowią ważnych sił w swoich państwach. Ale po pierwsze, to są dwa czynniki, które może rewolucyjnie zmienić to powołanie konserwatywnej frakcji. Pierwsze to ta, że te właśnie mniejsze partie w swoich krajach zyskają pewien autorytet, pewne zasoby pozamaterialne, pokazując, patrzcie, jesteśmy częścią poważnego bloku europejskiego. A druga sprawa, o której się w ogóle nie mówi. Otóż na zewnątrz Unii Europejskiej Europejska Partia Ludowa, która jest de facto przybudówką niemieckiej polityki zagranicznej, potrafi oddziaływać na Gruzję, na Ukrainę, na Mołdawię swoimi wpływami. Znaczy delegaci EPL-u jadą do tych krajów, reprezentują interesy niemieckie, czyli wciągają nawet w orbitę swoich wpływów państwa pozaeuropejskie. A stworzenie konserwatywnej frakcji pozwoli tworzyć think tanki i robić alternatywę
alternatywę dla sąsiadów Unii Europejskiej. I może pomóc tym posłom mniejszych partii konserwatywnych, którzy, jak powiedział profesor Legutko, są otoczeni w Parlamencie Europejskim kordonem sanitarnym, nie powierza im się żadnych funkcji, żadnych misji. Czyli nie tylko zwycięstwo jest ważne w tej partii konserwatywnej. Musimy kończyć, proszę państwa. Jakub Maciejewski, Marcin Wikło, publicyści Tygodnika Sieci, portalu w polityce.pl byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.